Witajcie cieplutko na kanale Żyj każdą chwilą. Dzisiaj mamy środę, nie mój ulubiony dzień tygodnia, dlatego tak podekscytowana jestem, bo jest czwarteczek, piąteczek i weekendzik. Moi kochani, mam nadzieję, że u Was zdrówko dopisuje, humorek, mnie energia normalnie rozpiera. W nocy jest tej energii o wiele mniej, bo w nocy Monika 20 nockę śpi około 5 godzin. Nie wiem, co się wiecie dzieje, wczoraj była na badaniach krwi. Wyniki wyszły bardzo dobre, oprócz tego, że tylko mam za mało żelaza i za mało witaminy D, ale ogólnie myślę, że to jest kręgosłup właśnie lędźwiowo-krzyżowy, z którym jest zupełnie inna historia. Mam problem od 17 roku życia, już tam 8 to teraz mam, jak miałam 17 lat. Nie mogłam chodzić przez 2 tygodnie, byłam noszona przez mamę, ponieważ miałam taki paresis, niedowład nóg i mama mnie zabrała do lekarza, dokładnie do, nie wiem, że was nie skłamać, do ortopedy. Dobrze mówię, że ortodonta, ortopeda, do ortopedy. I ortopeda właśnie po prześwietleniu mojego kręgosłupa stwierdził, że mam problem właśnie z tym odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym i już właśnie na starsze lata, czyli mam 40, będę miała problemy, będą musiały być jakieś fizjoterapie, masaże, no i nie wiem ogólnie na jakim stopniu teraz jest. W każdym razie będę chciała przyspieszyć tutaj pomoc w GP, jeżeli nie, no to będzie trzeba iść prywatnie zrobić prześwietlenie, czyli rezonans kręgosłupa, który kosztuje tylko 340 funtów prywatnie, ale tutaj wiecie, tutaj jak idziecie robić rezonans, powiedzą wam czasami, że jest w sumie to perfekcyjnie, a czasami że jest wszystko, mówię, dobrze, a wyniki są zupełnie, wiecie, inne, ale to po prostu trzeba mieć wielkie szczęście, żeby trafić na super dobrego lekarza. Moja kochana dzisiaj jest haul zakupowy. Monia dzisiaj była w Tesco. Pisze, czy takie lubicie haule zakupowe. Tutaj nasze ulubione malinki. Nie wiem właśnie jak u was, czy wy też musicie jeść owoce. Ja dzień muszę zjeść albo jabłko, albo malinkę, więc kupiłam malinki za 2,50. Bardzo dobre są. Z Morako. Tutaj mamy ulubione borówki z Peru. 2,50, takie wiecie, bycze. Ale powiem wam szczerze, są bardzo słodkie. South Africa są troszeczkę bardziej kwaskowate. Ten rodzaj kiwi jest najlepszy. On jest z Italii. Bardzo słodziutkie. Ja wiem, dzień, pamiętajcie, żeby zawsze wieczorem, na wieczór, jak macie problemy ze snem, chociaż mi to akurat ostatnio nie pomaga. Nawet trzeba jeść jedną takie kiwi przed snem, wtedy będziecie mieć lepszy sen. Sałata, którą też kupuję, jest bardzo taka kruchutka, słodziutka. Jabłuszka Gala, bardzo dobre jabłuszka. Bodajże badałam 2,50. Czosnek, bo będzie niedługo przepis, moi kochani, dla was. Na YouTubie będę gotowała. Jutro będzie przepis na bardzo dobrą pastę, a pojutrze planuję w sumie na piątek przepis taki dać na obiadek. Więc czekajcie z niecierpliwością. Ogóreczki. Monia uwielbia dla was nagrywać. Bardzo mi to naprawdę sprawia dużo radości. Ogóreczki baby. Właśnie będzie się przyda do przepisu na obiad. Pistacje. Małe pudełeczko funta. Oj, z awokado, powiem wam szczerze, że nie jest wcale tak łatwo, ponieważ wszystkie awokado ogólnie jest bombardowane przez ludzi. Ludzie po prostu rzucają owocami, warzywami, to jest tragedia. Nie potrafią uszanować tego, co mają i rzucają po prostu jedzeniem na podłogę. Ja po prostu na to czasami się sobie mogę patrzeć, bo można depresję dostać od tego patrzenia. Więc tutaj jest awokado, to jest bardzo aromatyczne i bardzo dobre. Tutaj chłopaków ulubione drzewka. Marchewka. Tutaj mamy paprykę zieloną, czerwoną, zieloną, czerwoną. No to wiecie co, te czereśnie może nie są za tanie, bo ma tam 3 funty, ale no kurczę, wzięłam, bo nie wytrzymałam, bardzo słodziutkie, żeby podjeść. Krzysiu bardzo lubi. Bananki. A co tam? Eklerki z British King, bardzo smaczne, rozpływające się w ustach. Kurczę, wiecie co, to muszę wam opowiedzieć o tym. To jest taka super nowość. Kurczę, skusiłam się, ale cena też nie była taka tania. 6 funtów. Kurczę, tylko jest, z tego co słyszę, niewiele.
Jak widzicie, to jest koszką czekoladą, jeden rodzaj czekoladek, to takie czekoladko-wafelki. Drugie to jest z orzechem, a trzecie to jest z mleczną czekoladą. No to takie będą tutajże wafeleczki. Tak to ładnie się prezentuje. Mam nadzieję, że też będzie dobrze smakować. Jogurt naturalny, zawsze go kupuję, funt chyba 50. Burrata, bo jutro mi się przyda do makaronu i sosu pomidorowego. No, z arbuzem to Monia robi poszukiwania. Znalazłam za 2,50, ale szukam takiego, wiecie, żeby był naprawdę bardzo dojrzały i smaczny. Chusteczki nawilżające. Nasze ulubione pomidorki. No to też jutro do obiadku. Mozzarella sypana musi być. Dwa opakowania wzięłam makaronów. Brokułki, bo to też właśnie na obiadek piątkowy. Kalafiorek. Co my tu jeszcze mamy, kochani? No to takie moje wkładunie. Szczoteczki do zębów. I tutaj Monia kupiła. Kurczę, wiecie co? Ja uwielbiam pielniki, wiadomo, rzecz domowej roboty, ale no skusiłam się na te i wzięłam takie niby pisze German Inspiration. No zobaczymy z With Happy Coat Fajnik, zobaczymy. Z brzoskwiniowym musem w środku. No mam nadzieję, że będzie nam smakować, bo Damianek, Krzysiu, głównie pierniczki. I skusiłam się i wzięłam funt 50. No tutaj sobie tykłam farbę, ale to akurat w bucie, bo nie mogę patrzeć na swoje włosy, a ja, tak jak wam mówiłam, mam alergię, pomimo tego, że ona nie ma amoniaku, to ja po 6-7 minutach zmywam i praktycznie mam to na 4 do 3 razy na włosach i koniec. I jeszcze, moi kochani, jajeczka, mleczko i co ja jeszcze tutaj mam z chemii? Gąbki, zawsze biorę ocet. Ocet, bo Monia, tak jak wam mówiła, sprząta, myję podłogi wodą z octem, kosztuje 30 pi. Wlewacie sobie troszkę wody ciepłej. Ja po prostu sprzątam wszystko prawie wodą z octem. Myję podłogi. No toaletę mówię nie. Toaletę, wanna to jest zdecydowanie wiakal. To już są mocniejsze, ale jeżeli... No i tak samo meble, to meble też nie czyszczę wodą z octem. Natomiast jeżeli chodzi o mycie drzwi, blatów, kuchenki gazowej, ocet. Ocet, jeszcze raz ocet. Mydełko do rąk. Taki jakiś Lotus Flower. I żele pod prysznic dla mojego synka najstarszego. I moi kochani, jeszcze chcę wam pokazać, a takie talerzyki jeszcze kupiłam. Kurczę, wiecie, tak staram się nagrywać szybciej, bo trzeba to wszystko pochować i po dzieciaki do szkoły. Zawsze Monia kupuje takie ziemniaczki, one są bardzo dobre, wiecie. Punkt 50, ale zobaczcie, jakie one są dzieciutkie, one są takie słodziutkie. No cebula musi być, to na krzypuchę. Jasna cholercia, no. No, że uciekło, co? O mój Boże. No normalnie żywe. Ucieka. Stój tu, cholero jedna. Pizze nasze ulubione. Z tej firmy bardzo dobre. Wiecie co? One kosztują 3,50. Ale możecie sobie tutaj szyneczki, ananaska, bo zawsze my tak robimy, że szyneczki, ananaska. Skład w sumie nie jest taki tragiczny. Jest mąka, serek, cheese. No to nie ma jakichś tam, wiecie, dodatku, więc 3 wzięłam. A tutaj chciałam wam się pochwalić, co ja wczoraj, kurczę, jaką perełkę znalazłam w Aździe. Tu tak ludzie, wiecie, nie przywiązują wagi do świąt. Są ludzie, którzy bardzo przywiązują, są wiadomo, że mnie, no mamy tutaj różną kulturowość. Ja tak się ucieszyłam, że znalazłam te talerzyki, takie polskie bym powiedziała, talerzyki polskie, przybliżenie naszych świąt za funta. Jeden talerzyk za funta, ale patrzcie, jakie piękne wykonanie. Prawdziwy gwiazd, normalnie się rozpłakałam, jak zobaczyłam te talerzyki. Są takie piękne, takie urocze, takie dobre, takie święte. Patrzcie, to jest domek. Mamy gila, gil. Ptasio sobie siedzi na skrzynce pocztowej. Tutaj mamy trzeci talerzyk z choineczką, z prezentami i z kominkiem. A tutaj mamy czwarty. Czerwone drzwi z wieńcem. I tutaj drzewka poubierane. I do tego, moi kochani, jeszcze kupiłam taki talerzyk. To bardzo plastikowy, ale nic się nie dzieje. Z misiem, który ubiera choinkę. Z żabką, gwiazdorwiezie, światełka do ubierania choinki. Z muchomorki, myszka, zajączek. Bardzo uroczy
bałwanek. Pomimo, że nie ma po prostu u nas zimy, można troszkę się wgłębić w tą gwiazdkę. Już za 3 tygodnie, a poza w sumie to już wiecie, co my już pierwszego, no ja tak planuję, że tak za 2-3 tygodnie już ubieramy choinkę, bo na zawsze jest szybciej choinka, więc już się nie mogę doczekać. To są moje najlepsze, najukochańsze święta Bożego Narodzenia. Nie ze względu na prezenty, ze względu na tą magię świąt. Już od małej dziewczynki uwielbiałam święta Wigilii na Mile i widziane oczywiście subskrypcje, subskrypcje, like my channel. Trzymajcie się ciepło, z Panem Bogiem.